Cześć i czołem, drodzy widzowie. Dawno temu prosiliście mnie o wywiad ze świadkiem historii. Udało się. Pan Józef Przedpełski, rocznik 1921, podporucznik Wojska Polskiego, weteran kampanii wrześniowej, obrońca Warszawy, działał w konspiracji. Jego rodziny i bliskich dotknęły represje zarówno ze strony Niemców, jak i Sowietów. Walczył o Warszawę po raz drugi w sierpniu 1944 roku, w Powstaniu Warszawskim. Gdy powstanie upadło, został wywieziony do Niemiec razem z żoną jako robotnicy przymusowi. Tam też był świadkiem upadku Berlina. Wrócił, przeżył, miał rodzinę, miał samochód, jeździł po całej Polsce, jeździł po całym świecie. Bardzo barwna postać. Zgodził się na potrzeby mojego kanału użyczyć jednej historii ze swojego wspaniałego życia. Opowiedział o wrześniu 1939 roku. To jest długi materiał. Dla niektórych może być trudny. Ale takiego materiału nie znajdziecie nigdzie. Z wyjątkiem jednego miejsca. Pan Józef jest najstarszym polskim youtuberem. W opisie jest jego kanał. I mam do was gorącą prośbę. Niech każdy z was, kto ogląda to, pójdzie na ten kanał, obejrzy wszystkie filmy. Wszystkie filmy pana Józefa zalajkuje i w komentarzu napisze: prosimy o więcej. Pan Józef by pewno się na mnie obraził za to, za co z góry przepraszam, ale ja uważam, że jeśli ktoś zasługuje na nasz szacunek i podziw, to właśnie tacy ludzie agon. A teraz bez przedłużania zapraszam was do tej wspaniałej i wzruszającej historii. Ze względu na problemy z uploadem na YouTube będzie ona w dwóch częściach. To jest kwestia techniczna, ale to jest jedna historia. Miesiąc z życia tego wspaniałego człowieka. Nazywam się Józef Sławomir Przedpełski. Sławomir to jest nieoficjalne imię. Urodziłem się w Zgierzu 8 lutego 1921 roku. Dlaczego w Zgierzu? Dlatego, że rodzice moi w czasie I wojny światowej się pobrali w Wiednicy na Ukrainie. W roku 1917 i tam od razu wstąpili do Polskiej Organizacji Wojskowej, POW. Ale w 1919 roku organizacja została wykryta i w nocy zawiadomiono ich wydział, znaczy wywiad POW zawiadomił ich, że w tej nocy będą aresztowani. Więc oni się natychmiast spakowali i uciekli już z półrocznym synem Kazimierzem. Uciekli tutaj do Polski i pierwszą pracę ojciec znalazł tu w Polsce, a był już inżynierem i oficerem przecież wojsk inżynieryjnych. Pierwszą pracę znalazł w Zgierzu właśnie. Najpierw przy budowie kolei Łódź-Kutno, a później w Morucie, w zakładach chemicznych Moruta w Zgierzu. I dlatego tam się urodziłem. Ale w 1924 roku ojca zawezwano tutaj do Łodzi, bo tu rozpoczynano budowę kanalizacji i wodociągów i poszukiwano odpowiedniego fachowca o wysokich kwalifikacjach. A nawet był potrzebny fachowiec po dwóch kwalifikacjach, bo i budowlanej, i mechanicznej, a właśnie ojciec posiadał obie te specjalizacje i go tutaj zaangażowano, no więc przeprowadzili się rodzice do Łodzi. No już mieli dwoje dzieci, starszy był Kazimierz, ten urodzony w Winnicy i ja się urodziłem w Zgierzu. No i tutaj z okazji budowy kanalizacji, stacji oczyszczania ścieków na Lublinku, to mieszkaliśmy tam na Lublinku
w latach 1926 do 1935. Prawie 10 lat mieszkaliśmy tam na Lublinku, koło lotniska. W związku z tym mieliśmy tam stosunki z załogą lotniska, z oficerami, tam między innymi z porucznikiem Żwirko, słynnym pilotem polskim, który był dowódcą szkoły pilotów tam zawsze w letnim sezonie. No i jak to ta budowa się skończyła, ojciec musiał prowadzić prace kanalizacyjne tutaj w Łodzi, to wówczas przeprowadziliśmy się do Łodzi. I tu uczyliśmy się razem z bratem w gimnazjum i liceum Aleksego Zimowskiego na ulicy Bocznej 5, obecnie Sienkiewicza. Skończyłem liceum w 1939 roku. No wspomnę jeszcze, że w liceum i w ogóle w gimnazjum było obowiązkowe przysposobienie wojskowe, więc byłem bardzo dobrze przeszkolony w tym PW. W licealnej klasie to byłem nawet szefem chówca PW. I jak w 1939 roku, jak się rozpoczęły jeszcze tylko dodam, że ukończyłem w roku szkolnym 38-39, skończyłem kurs szybowcowy. Przepraszam, nie szybowcowy, a spadochronowy. Szybowce to skończył mój brat. On skończył także później pilotaż jeszcze przed wojną motorowy. No i ja w 1939 roku wyjechałem na propozycję dyrektora Zimowskiego. Wyjechałem do Porad Górnych. To był majątek państwa Bursze. Bursze był dyrektorem, właściwie prezesem zarządu zakładów poznańskiego tutaj w Łodzi. I jego syn tam miał, Tadzio Bursze, miał jakieś trochę zaległości w nauce. I mnie dyrektor prosił, żeby pojechać do nich do majątku na wakacje i tam udzielać korepetycji, prawda, temu Tadziowi Bursze. Dlaczego o tym wspominam? Bo tam się zaczyna moja cała historia wojenna. Mianowicie nagle gdzieś w końcu lipca przyjechał samochód pana Bursze z kierowcą, żeby mnie zabrać do Łodzi natychmiast, bo jest niewyraźna sytuacja międzynarodowa i grozi wojna. Wróciłem do Łodzi i zaraz następnego dnia spotkałem kolegę w tramwaju, który był w mundurze PW. Pytam go, dlaczego ty jesteś w mundurze PW, a on mówi, no jak to nie wiesz, przecież bałwan obrony narodowej się tutaj tworzy. A no gdzie? No na 11 listopada 27. To dziś ta ulica się nazywa Legionów. No to ja na drugi dzień się zgłosiłem do tego dowództwa Baonu. Ono się wówczas początkowo nie nazywało Baon Obrony Narodowej, tylko się nazywało Baon Wart PW. Dlaczego? Dlatego, to jest ważne, dlatego, że taka była polityka rządu, zresztą troszkę wymuszana przez Francuzów, żeby nie powoływać baonów obrony narodowej, bo Niemcy uznają to za prowokację i mogą właśnie uderzyć zbrojnie na Polskę pod pretekstem, że my szykujemy wojnę, prawda, żeby uderzyć na Niemców. Więc baon powstał pod kryptonimem Baon Wart PW, ale 29 sierpnia będzie wydany rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych o powołaniu
Baonu Obrony Narodowej Łódź. Ten nasz Baon Wart PW zostanie przekształcony, po prostu nazwa zostanie zmieniona. A Baony Obrony Narodowej to były, tak mówi ten rozkaz, to były jednostki Wojska Polskiego. Tylko oddzielnie taki miały status. Były tworzone właśnie z młodzieży, która ukończyła przysposobienie wojskowe, była przeszkolona, i z tak zwanych nadkontyngentowych poborowych, czyli którzy mieli osiągnęli wiek poborowy 21 lat, ale nie byli wzięci do wojska, dlatego że już nie było miejsca, bo armia miała ograniczone przecież liczebność. 400 tysięcy było przed wojną w wojsku. No więc ja, jak się zgłosiłem do Baonu, to porucznik Kmieciek, który był dowódcą, dobrze mnie znał, bo on przychodził do nas na zajęcia PW, na wykłady, więc on mnie dobrze znał, a ja byłem przecież szefem chówca, więc byłem szczególnie znany dobrze. I od razu mnie zrobił dowódcą warty numer jeden. Wybrałem sobie sam 20 chłopców i obsługiwałem 5 posterunków. Jaka była nasza rola? Nasza rola to była ochrona Łodzi przed ewentualnymi jakimiś nieporządkami, zagrożeniami. Ponieważ Wojsko Polskie, łódzkie 28 Pułk Piechoty stało już, zdaje się, od maja czy od kwietnia już było okopane pod Wieluniem, na przy granicy niemieckiej. Policja już się wyprowadziła do Warszawy. Nawet Straż Ogniową wyprowadzili do Warszawy. I tu w Łodzi nie było żadnej takiej władzy, która mogła pilnować porządku. I właśnie Baon Wart PW, czyli późniejszy Baon Obrony Narodowej, pełniał tę rolę. Posterunki, jeszcze powiem, że Baon liczył 600 ludzi. Na jednej zmianie 300 ludzi, a zmiana trwała 24 godziny. 24 godziny służba, później się szło do domu na odpoczynek. Broń się zostawiało w komendzie, a samemu się szło na odpoczynek do domu. I przychodziła następne 300 ludzi. Ja obsługiwałem 5 posterunków, mianowicie przy komendzie jeden, przy transformatorze elektrycznym dzielnicowym, który się mieścił obok zaraz komendy w dzisiejszym budynku Teatru Narodowego, Teatru Polskiego. To było Towarzystwo Śpiewacze Niemieckie wówczas. Drugi to był na ulicy Naftowej, gdzie były składy z materiałami pędnymi. Trzeci to był przy zbiorniku gazowym na Polesiu Konstantynowskim. Czwarty to był, tak, ostatni posterunek mój był na przejeździe kolejowym na ulicy Srebrzyńskiej. No i tak posterunki rozprowadzaliśmy aż do 5 września. W nocy z 5 września na 6 września dowódca nasz, porucznik Kmieciek, otrzymał rozkaz telefoniczny, żeby ściągnąć wszystkie posterunki do komendy, sformować kompanię i ewakuować całą tą jedną zmianę, czyli 300 ludzi do Warszawy. No drugie 300 ludzi było w domu, więc tych nie można było ruszyć nagle w nocy. Ale tych 300, których ściągnięto z posterunków, sformowano 3 kompanie po 100 ludzi.
każda kompania dostała dowódcę i zastępcę, to byli przeważnie podoficerowie, ale dla pierwszej kompanii, której dowódcą został plutonowy Strykiert, zabrakło zastępcy dowódcy. No to dowódca Baonu wyznaczył na zastępcę dowódcy pierwszej kompanii mnie. W nocy z 5 na 6 września o godzinie 3.15 wyruszyliśmy do Warszawy. Doszliśmy do Placu Wolności, a trzeba przypomnieć, że to było zaciemnienie w mieście, więc było zupełnie ciemno. Masy uchodźców już szły i na Placu Wolności to był tłum ludzi, uchodźców, którzy tam się zatrzymywali na chwilę. Także jakaś artyleria stała na Placu Wolności. W ogóle był tłum, ciasno. Kompanie nasze, trzy kompanie po 100 ludzi, pierwsza, druga, trzecia, zatrzymano. Porucznik Kmiecik się gdzieś oddalił. Oddalił się tak, że mój dowódca kompanii, plutonowy Strykiert, powiedział, że na chwilę musi odejść, ale ja później widziałem, że druga i trzecia kompania odmaszerowały, a ja jako zastępca dowódcy pierwszej kompanii, no czekam z kompanią, prawda. Czekałem pewno z 15 czy 20 minut i mój dowódca się nie zjawił. Wobec tego, zgodnie z regulaminem służby, musiałem objąć dowództwo kompanii i sam ją poprowadzić do Warszawy. I tak zrobiłem. Oczywiście to nie było łatwe, dlatego że my nie mieliśmy żadnego zaopatrzenia. Mieliśmy tylko karabiny i amunicję w ładownicach. Ja sam miałem 200 sztuk amunicji. Jeszcze rewolwer zachapałem, bo myśmy mieli broń ze strzelnicy na Manii wojskowej. Mieliśmy broń i przywieziono nam broń ze zbombardowanego Wielunia także. Cała ciężarówka wojskowa przywiozła nam broń. No to myśmy nawet tej wszystkiej broni nie mogli zabrać. My mieliśmy własną broń, więc broń musieliśmy niestety zostawić. A co się dało, no to każdy dostał. Ja miałem angielski karabin właśnie ze strzelnicy na Manii, taki precyzyjny, dobry, którym kiedyś na strzelnicy wystrzelałem nawet nagrodę za najlepszy wynik na jednym ze strzeleń ostrych na strzelnicy. Na 300 metrów wystrzelałem na 30 możliwych 30 punktów, czyli same dziesiątki. No, prowadziłem kompanię w trudnych warunkach, bo jak powiedziałem, bez wyżywienia, bez żadnego zaopatrzenia, bez żadnej podwody. Pod Łowiczem odprowadziłem kompanię 50 metrów w boczną drogę na odpoczynek. I w tym momencie nadleciały samoloty i właśnie bombardowały szosę. Te budynki gospodarskie rolników, którzy tam mają domy nad szosą łowicką, leciały w powietrze. No, jakbyśmy zostali na szosie, to na pewno by się nie obyło bez ofiar. No, doszliśmy do Łowicza, tam... No, nie chcę opowiadać szczegółów, bo to by było za dużo. Po drodze pierwszy posiłek dla jednej drużyny otrzymałem w Głownie, tam od pani matki doktora Pernaka, a inni moi żołnierze musieli się sami starać chodzić po mieście i prosić o żywność. No i tak po prośbie aż dobrnęliśmy do Warszawy. Nocowałem jeszcze w stodołach, właśnie pod Łowiczem, to w stodołach nocowaliśmy u gospodarzy.
No i później tam jeszcze postarałem się o podwodę, która nas około 20 km tam jechała z nami. No i do Warszawy doszedłem w 3 noce i 2 dni. 9 września doszedłem do Warszawy. A 9 września już był pierwszy szturm niemiecki na Warszawę, ale ulicą Grójecką. A ja wszedłem do Warszawy ulicą Wolską. Bo przez Sochaczew, prawda, przez Łowicz, Sochaczew, Błonie. No i co robić w Warszawie? W Warszawie postanowiłem się zgłosić do DOK 4, do Dowództwa Okręgu Korpusu. I przepraszam, nie 4, a 1. 4 to było w Łodzi, a w Warszawie było DOK, Dowództwo Okręgu Korpusu 1 na Pradze za mostem Korbedzia na dole po prawej stronie. Ale myśmy byli strasznie zmęczeni, prawda, po takim marszu piechotą z Łodzi do Warszawy, więc... A ja miałem w Warszawie ciotkę, siostrę mojego ojca, która była właścicielką liceum handlowego, technikum handlowe. Mieściło się na ulicy Niecałej, to jest taka boczna ulica od Teatru Wielkiego, od Opery Warszawskiej, w kierunku Ogrodu Saskiego. Właśnie na końcu ulicy, w takim czteropiętrowym domu, całe czwarte piętro zajmowała na tą swoją szkołę. I ja dlatego tam właśnie zostawiłem kompanię na ulicy. Ona się wówczas nazywała, Niecała się wówczas nazywała Króla Alberta III, Króla Belgów. Tak się nazywała. Po wojnie wróciła do starej nazwy Niecała. Mówię dlatego, że mogą być jakieś nieporozumienia, jeżeli ktoś znający dobrze Warszawę, powiedzmy, czyta takie sprawozdanie. Ja poszedłem do DOK i tam się przekonałem, że DOK jest ewakuowane i już puste są budynki, nie ma nikogo. Takie baraki z bloczków cementowych mieściły właśnie DOK, ale DOK już się ewakuowało, powiedziano mi, że do Garwolina. No to cóż, to ja wróciłem do kompanii, kompania odpoczywała właśnie na Niecałej i poprosiłem ciotkę, żeby pozwoliła jedną drużynę, tą moją wartę numer 1, to była mi taka najbliżsi koledzy, poprosiłem, żeby na górze w tej szkole gdzieś można było przenocować. A cała reszta nocowała po prostu w bramach domów. No byli, że tak powiem, zaopiekowani, bo warszawianki, mieszkanki tej ulicy zorganizowały od razu dla tych moich żołnierzy żywność, karmiły ich, a nawet opatrywały im nogi poodparzane, nawet myły nogi tym żołnierzom właśnie. Także bardzo, bardzo tam widać było, ta warszawska ludność bardzo pomagała takim żołnierzom, którzy przechodzili przez Warszawę, szykowali się do obrony. No, ważna jest ta moja, no, to mój nocleg na czwartym piętrze właśnie w salce, którą mi dała do dyspozycji ciotka. Dlaczego? Dlatego, że tam była pierwsza bardzo niebezpieczna przygoda. Zaraz się okaże, jak to się ginie na wojnie, niekoniecznie na froncie, niekoniecznie w bitwie, można zginąć daleko od frontu. Otóż
20 moich chłopców z pierwszej drużyny, pierwszej kompanii położyłem w takiej salce, w której pusta była, tylko leżały dywany zrolowane pod ścianą. No myśmy sobie rozwinęli jeden dywan jako materac, a głowy położyliśmy na tym zwiniętym dywanie pod ścianą. I tak mieliśmy bardzo, prawda, wygodne spanie pod Bachem. W nocy o godzinie pierwszej mniej więcej ktoś mnie budzi. Ciotka mnie budziła. Ciotka Berutowa się nazywała, Maria Berutowa z domu Przedpełska, no siostra mojego ojca. Budzi mnie, mówi: Sławek, ty słyszysz, jaki jest ostrzał artyleryjski. To Niemcy ostrzeliwują Warszawę i do rana, jeżeli masz iść do Garwolina, to możesz już nie wyjść, bo Warszawa będzie okrążona całkowicie i już nie wyjdziesz z Warszawy. Więc skoro musisz iść do Garwolina, to musisz zaraz wychodzić, to może jeszcze zdążysz. No teraz dylemat. Chłopcy tak śmiertelnie zmęczeni, prawda, po tym pierwszym marszu w Słodzi. No ale ja ich pobudziłem, jednak zdecydowałem, że jednak trzeba rzeczywiście iść, bo później tak się może stać, jak ciotka przepowiada. Podniosłem całą kompanię, 100 ludzi i poszliśmy do Garwolina. Ale idzie się ulicą Grochowską, na ostatniej barykadzie na Grochowie dowódca barykady powiedział mi, że żadnego wojska z Warszawy się już nie wypuszcza. No jak tak, to w tym zwrot i muszę wracać z powrotem na niecałą. I sobie myślę, no to co, to wobec tego pójdę może na Radzymin. Ale przecież chłopcy znów są bardzo zmęczeni, bo z niecałej na Grochów tam i z powrotem to jest co najmniej za 40 kilometrów. To ja mówię, już jest pod wieczór, to proszę, żeby mnie znów ciotka przenosowała moją drużynę tam w tej samej sali, w której spałem. A chłopcy jedni się rozrokowali znów w bramach na niecałej. Ciotka mówi, tak się zawahała, ale sobie myślę, dlaczego ona się waha? Może tam już ktoś inny nocuje, może zajęte. Ale mówi, no chodź, pokażę ci waszą salę. Poszliśmy na czwarte piętro, jak doszliśmy do tej sali, w której spałem, to się okazało, że w nocy granat dalekosiężnej ciężkiej artylerii trafił akurat w dach budynku, w tym miejscu, gdzie myśmy spali. Przebił dach, eksplodował w suficie, wywalił olbrzymią dziurę, co najmniej ze 4-5 metrów kwadratowych w suficie, dokładnie nad naszym legowiskiem. Sala oczywiście była tak zdemolowana, że trudno było ją poznać. Wszystkie futryny z okien powyrywane, drzwi powyrywane, sufit zawalony częściami, a ta dziura, prawda, to na wylot, niebieskie niebo można było oglądać. I olbrzymi piec kaflowy, bardzo wysoki, bo to była duża sala, to był wielki piec, to cały ten piec leży dokładnie na tym zwiniętym dywanie, na którym leżały nasze głowy. No więc można sobie wyobrazić, że w żadnym wypadku nikt tam by żywy zostać nie mógł. No więc, cóż, musiałem wobec tego kompanię zmobilizować i znów maszerować
na Razemin. No najpierw jeszcze raz, ja się starałem w ogóle gdzieś zameldować do jakiejś komendy, która by nas włączyła, prawda, do jakiegoś regularnego oddziału wojskowego. No to po drodze, owszem, chętnie mnie przyjmowano, ale tylko do doraźnych prac przy kopaniu na przykład rowów przed barykadami, albo na przykład na placu kościelnym na ulicy Zygmuntowskiej. To był olbrzymi, okrągły plac. Kościół i szpital tam był. I tam się kopało olbrzymie rowy przeciwczołgowe w poprzek całego tego placu. No to tam było bardzo dużo roboty, to tam nas zatrudnili też całą kompanię. No, ale to było tam ze dwa dni. I później no, tam nas nawet szrapnelami byliśmy ostrzelani. No, ale nikt jakoś z moich kolegów nie zginął. I w końcu ja postanowiłem iść na Razemin. Aha, ale udało mi się, cztery drużyny udało mi się jednak porozdzielać do różnych, na różne służby tam, między innymi na senatorskiej tam była jakieś dowództwo, tam zostawiłem jedną drużynę, a jedną przy magistracie, na placu teatralnym. No także porozdzielałem ich, ale jedna drużyna, właśnie ta moja była warta numer jeden, oni się trzymali przy mnie. Oni wszyscy nie znali Warszawy. Ja Warszawę znałem, bo przed wojną już bywałem właśnie tam u tej ciotki Marii Berutowej. Z ojcem kiedyś tam jeździłem, z rodzicami samochodem jeździliśmy tam. Więc Warszawę troszkę znałem. I ta jedna drużyna przy mnie się trzymała. I ja z nią wyruszyłem do Razemina. Jak przeszedłem wiadukt kolejowy i dalej szosą na Razemin, za wiaduktem, jakieś 700 metrów, widzę, jest barykada. To już była barykada zewnętrzna, ostatnia obronna barykada na tym kierunku. Ale jak dochodziłem do tej barykady z drużyną, to porucznik jakiś stał przodem do mnie przy tej barykadzie. Jak ja się zbliżyłem, to zatrzymałem drużynę i podszedłem do niego, zameldowałem się i kogo prowadzę, a on mówi, no, że do Razemina właśnie idę, bo tam jakaś koncentracja podobno się odbywa i formowanie nowej armii, tak się dowiedziałem, więc właśnie tam idę. A on mówi, tam, pokazał ręką w kierunku Razemina, to mówi, tam to już spotkasz tylko Niemców, tu już nie ma żadnych naszych oddziałów. No, to klops. To znaczy, że już do ściany doszedłem i już nie mam. A już, no nie miałem co z tą ostatnią drużyną, prawda, zrobić. No gdzie ja teraz pójdę z powrotem? No.